Cześć wszystkim. Nazywam się Radek Chodkowski i zawsze wiedziałem, że matematyka to nie jest dziedzina. Cześć wszystkim. Nazywam się Radek Chodkowski i zawsze wiedziałem, że matematyka to nie jest dziedzina dla mnie. Zawiłe wzory, trudne twierdzenia, algorytmy i wszystko, czego nie mogliśmy pojąć w szkole. Dziś obracam akcjami, obligacjami, kontraktami i opcjami. Dziś handluję walutami, złotem, ropą oraz wszystkim, czym handlować można. Giełdowy know-how. Rynki finansowe krok po kroku. Poniedziałek, godzina 18. Humanista na giełdzie. Zapraszam. Humanista na giełdzie. Witam serdecznie, Radek Chodkowski z tej strony. Minęła godzina 18, więc zaczynamy nasz program. Przykro mi niestety, że nie mogło mi być w zeszłym tygodniu, natomiast dziś już jestem, dziś już ruszamy. Będziemy się zajmowali tematyką giełdową. Dziś troszeczkę wyjdziemy też poza giełdę. Będziemy mówili o koncepcjach inwestowania zbiorowego, czyli jak kilku inwestorów, kilkunastu, kilkuset, bądź nawet więcej może coś spróbować zrobić na giełdzie. Na początek tradycyjnie zastrzeżenie prawne. Pamiętajcie, że ja jestem tylko inwestorem indywidualnym, tylko czy analitykiem to też dużo powiedziane, natomiast ja mam swoje zdanie, mogę się mylić. Wy podejmujcie swoje decyzje samodzielnie, ponieważ to wasze pieniądze zależą od waszych decyzji, a nie moje, więc jeśli będziecie mnie słuchali i na tym zarobicie, fajnie, natomiast jeśli będziecie mnie słuchali i na tym stracicie, no niestety będzie przykro, dlatego też to zastrzeżenie się pojawia. Patrzymy na dzisiejszy rynek, w dniu dzisiejszym WIG20 spadł leciutko, 0,2%, natomiast to spadł leciutko jest takim, można powiedzieć, delikatnym sformułowaniem, ponieważ jesteśmy dużo, dużo wyżej niż na początku czerwca. Indeks WIG20 zrobił takie dosyć silne odbicie i dzisiaj jesteśmy naprawdę, naprawdę całkiem wysoko. Myślę, że inwestorzy posiadający akcje zdecydowanie cieszą się z obecnych poziomów. Jeśli chodzi o bieżące wydarzenia, na pewno ciekawe były wybory w Grecji. Przyznam szczerze, że osobiście nie śledziłem samych wyników wyborów, nie analizowałem ich, jak to może przełożyć się na same giełdy. Po prostu przyjąłem to do wiadomości, spojrzałem na rynek. Rynek na początku z rana przy otwarciu naszej sesji stwierdził, że to jest dobra wiadomość, rośliśmy o 1%, natomiast w tej chwili już spadliśmy i jesteśmy pod kreską. Nie jest to super wiadomość optymistyczna, nie jest to super wiadomość pesymistyczna, myślę, że taka w miarę neutralna dla rynku. Co było ciekawe, jeszcze w zeszłym tygodniu, w piątek, mianowicie wygasły kontrakty terminowe i opcje na indeks WIG20, kontrakty terminowe również na inne instrumenty, między innymi właśnie na spółki, na największe spółki. Zazwyczaj jest to dzień, kiedy sporo się dzieje, kiedy zmienność, zwłaszcza po godzinie 16, dramatycznie rośnie i wtedy różne szybkie ruchy rynku mogą dać okazję do zarobku, mogą również powodować straty. W ten piątek było spokojnie, nic się nie działo. Można powiedzieć, że wiedźmy za mocno indeksem nie bujały i naprawdę w miarę spokojnie po prostu przeszliśmy przez ten etap. W dzisiejszym odcinku powiem o zbiorowym inwestowaniu, czyli w jaki sposób inwestorzy mogą się wspólnie zebrać, jakie mogą być tego zalety, jakie mogą być tego oczywiście wady i jak można wspólnie inwestować, ponieważ często się mówi, że właśnie, że w kupie siła, że więcej inwestorów potrafi zrobić coś lepiej, ponieważ mają dzięki temu lepsze możliwości. O tym już za chwilę, na razie zapraszam na chwilę muzyki. Zbiorowe inwestowanie, czym w zasadzie jest? Jest to sytuacja, w której kilku inwestorów, bądź nawet większa ich ilość, łączy swoje siły i próbuje razem za pośrednictwem jednego rachunku, bądź też jednego wehikułu inwestycyjnego, jednego systemu inwestycyjnego, próbować swoich tutaj sił na giełdzie. Czy jest to fajna rzecz? Na pewno jest to fajna rzecz z jednego prostego powodu, ponieważ dzielimy się wiedzą. Czyli jedna osoba jest w stanie przyswoić część wiedzy, na pewno przez wąski okres czasu, przez na przykład kilka lat jest w stanie przyswoić dużo, natomiast nie wszystko i mając na uwadze to, że inwestorzy różnie patrzą na rynek, różne podejścia stosują,
takie właśnie zróżnicowanie może być czymś dobrym. Często jest też tak, ja zauważam to z mojej własnej praktyki, że jedna myśl sucha rzucona przez kogoś gdzieś mimochodem może naprawdę zafunkcjonować fantastycznie w naszej głowie i przerodzić się w bardzo dobry pomysł. Także nawet jedno słówko gdzieś rzucone może być dobrym pomysłem i jeśli kilku inwestorów jest razem, integruje się ze sobą i rozmawia na tematy giełdowe, naprawdę wartość dodatkowa może z tego powstać. Kolejna bardzo oczywista sprawa to jest zwiększenie swojego kapitału. Wyobraźmy sobie inwestora, który ma dla przykładu 10 tysięcy złotych. No on samodzielnie nie jest w stanie zbyt dużo zrobić. Oczywiście może kupić kilka spółek, może zainwestować nawet w kontrakt terminowy, natomiast szczerze mówiąc świata z takim kapitałem nie podbije. Dopiero jeśli się zbierze większa grupa inwestorów, każdy włoży jakiś tam kapitał, wtedy też te środki pozwalają na osiągnięcie nowych szans, na eksplorowanie nowych rynków. Najprostszym tutaj przykładem, myślę, jest rynek nieruchomości. Mając nawet 100 tysięcy złotych, ciężko jest funkcjonować na tym rynku, natomiast jeśli mamy 1 milion, 2 miliony, 3 miliony, wtedy też te nieruchomości naprawdę mogą zacząć się opłacać, po prostu może być to nawet w jakiś sposób rozsądne, tak? Czyli inwestując 100 tysięcy w nieruchomości, Niestety, no jest to trudne do włożenia, trudne do wyjęcia, to jest inwestycja bardzo niepłynna, ciężko tym zarządzać, nie mówiąc już o dywersyfikacji ryzyka. Także to jest jedna z podstawowych zalet inwestowania w dużej liczbie osób. Kolejna rzecz to jest dostęp do rynków zagranicznych. Tutaj już mam przez pryzmat funduszy inwestycyjnych, ponieważ fundusze bardzo często tworzą właśnie specjalne instrumenty śledzące rynki zagraniczne. Mamy fundusze rynków wschodzących, mamy fundusze rynków azjatyckich. I gdyby to był kapitał jednego inwestora, nie udałoby się tego zrobić. Natomiast dzięki temu, że fundusz jest zasilany środkami wielu, najczęściej indywidualnych inwestorów, wtedy on po prostu może tą dużą masę środków tam wpompować w tamten rynek, kupić papiery i wtedy naprawdę odzwierciedlać tamte ceny akcji, również relacje, tak? Ponieważ po to inwestujemy w inne rynki, żeby one dawały lepiej zarobić niż rynek rodzimy. To jest niewątpliwie duża zaleta. Kolejna rzecz, koszty. Koszty są po prostu niższe, wiadomo, więcej w hurcie taniej, czyli po prostu te opłaty dostępowe są niższe i jest to w miarę fajnie do zrobienia przy niskich kosztach, chociaż tutaj jest gwiazdeczka, ponieważ te koszty też mają swoje granice i czasami te koszty są znaczne, o tym oczywiście powiem. Kolejna rzecz, dywersyfikacja. To już troszeczkę wspominałem o tym przypadku nieruchomości. Mając duży portfel, można go rozłożyć bardzo ładnie na różne aktywa. Dzięki temu nasze ryzyko jednostkowe jest zdecydowanie niższe i po prostu korzystamy z tego, że jest nas więcej. To myślę jest tutaj bardzo, bardzo duża zaleta. I jeszcze jedna sprawa w przypadku zbiorowego inwestowania, to już bardziej się to dotyczy funduszy inwestycyjnych, czyli możliwość pozwolenia sobie na profesjonalne zarządzanie tymi środkami. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy inwestorem, chcemy gdzieś zainwestować na przykład w Azji, czy nawet w Kazachstanie i po prostu wtedy budujemy taki fundusz, bądź też fundusz jest budowany przez kogoś innego i po prostu wpłacamy tam środki, no ale nie znamy rynku. Nie znamy rynku, nie wiemy, co tam się dzieje, jakie tam spółki funkcjonują, jak te spółki prosperują, czym się zajmują i po prostu też nie mamy czasu, żeby śledzić aktualne zmiany na rynku w Kazachstanie. Dzięki temu też, że tych środków może być więcej, możemy sobie pozwolić na profesjonalnego zarządzającego, który tymi środkami obraca, który śledzi ten rynek, analizuje go, w zasadzie analizuje go dla nas, tak jak my mu płacimy jakąś tam część z naszych środków, często jest to część zysków, często jest to stała prowizja właśnie po to, żeby być na bieżąco, żeby nie mieć problemu z analizowaniem innych rynków. Jakie są wady? Wad jest również kilka, warto o nich wspomnieć, ponieważ nie samymi zaletami tutaj to się charakteryzuje. Przede wszystkim można się pokłócić, tak? Wyobraźmy sobie, czy można się pokłócić, czy można mieć rozbieżne zdania. To jest, myślę, przypadek małych portfeli budowanych przez dwóch, trzech inwestorów i zarządzanych właśnie przez nich. Po prostu różnica zdań co do tego, jak środkami zadysponować, może spowodować zupełny paraliż decyzyjny i wtedy ze wspólnego inwestowania naprawdę nici wychodzą. Kolejna rzecz to jest utrata kontroli nad własnymi środkami, czyli inwestor profesjonalny chciałby zainwestować w Azji, natomiast nie ma tam bezpośredniego dostępu, no to kupuje fundusz. Z tym, że widzi, że fundusz jakoś tak słabiej sobie radzi i w pewnym momencie inwestor dochodzi do wniosku, że być może sam poradziłby sobie lepiej.
Oczywiście ma możliwość gdzieś tam próbowania w inny sposób uzyskania dostępu do tego rynku, natomiast niestety samemu jest ciężko, a bez funduszu po prostu często nie można tego zrobić, więc tutaj po prostu trzeba się pogodzić z tym, że jest profesjonalny zarządzający, jakiś tam TFI i wtedy dopiero inwestujemy. Inna rzecz to jest mniejsza płynność. Są formy wspólnego inwestowania, które nie są płynne, jeśli chodzi o możliwość wycofania środków z inwestycji. Czyli o ile fundusz gdzieś tam cały czas obraca i wycenia swoje jednostki, o tyle my możliwość umorzenia naszych jednostek i odzyskania gotówki mamy raz na jakiś czas. W przypadku nieruchomości, tak, jest fundusz, który posiada kilkadziesiąt nieruchomości i wypłaty środków ma na przykład raz na miesiąc czy raz na 3 miesiące, w zależności od tego, jak te nieruchomości zbywa bądź nabywa. I wtedy po prostu niemożliwe jest wycofanie środków w każdej chwili, tylko trzeba czekać na ten okres, a wtedy też cena może się zmienić. W przypadku zwykłych TFI to jest zazwyczaj 3-4 dni, więc nie jest tak źle, ale też ten poślizg jest. To jest kilka wad, kilka zalet. Później postaram się wam pokazać, jak to można fajnie wykorzystać w różnych postaciach zbiorowego inwestowania. Humanista na giełdzie. Zastanawiamy się dzisiaj, jak można wspólnie inwestować. Pierwszą podstawową formą, którą myślę wszyscy znacie, jest fundusz inwestycyjny. Można go sobie nabyć w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, czyli nasze popularne TFI. Myślę, że wiele osób korzysta z tego typu oferty. Ja też swojego czasu miałem taką przygodę. Trwało około miesiąca. Na moje szczęście trwało około miesiąca, ponieważ kupiłem jednostki TFI jak ten prawdziwy lemming, czyli już wszyscy mówili o giełdzie, wszyscy mówili, że na giełdzie się zarabia. No to ja kupiłem sobie je w 2007 roku w lipcu i akurat była to chyba najwyższa cena, po jakiej można to było kupić. Natomiast miałem tyle z instynktu samozachowawczego, że jak tylko mnie to zabolało, od razu się wycofałem z inwestycji, straciłem naprawdę niewiele. Okazało się, że był to początek Bessy, która zjadła praktycznie większość zysków z okresu 2003-2007. Fundusze inwestycyjne nie służą tylko do tracenia, jak w moim przypadku na nich można również zarabiać, a tym jest tutaj niewątpliwie szeroka oferta, czyli jeśli korzystamy z usług jakiegoś TFI, mamy do wyboru kilkanaście, nawet kilkadziesiąt rodzajów funduszy inwestujących w akcje, w obligacje. Są to fundusze mieszane, fundusze rynku polskiego, fundusze rynków zagranicznych, często fundusze takie nawet egzotyczne, rynków naprawdę niedużych, gdzie już to jest podłączone pod jakiś globalny fundusz, wiadomo, ponieważ polskie fundusze są jeszcze małe, one często korzystają ze wsparcia funduszy międzynarodowych, z instytucji kapitałowych, matek, których tutaj u nas mają swoje filie. Także szeroka oferta, myślę, jest tutaj zaletą, ale też nie ma co przesadzać, ta oferta nie jest aż tak bogata, jakbyśmy sobie chcieli, jeśli naprawdę chcemy gdzieś skorzystać z egzotycznego rynku. Musimy próbować sami, bądź jeśli mamy egzotyczny, na nasze warunki duży kapitał, to takim egzotycznym kapitałem możemy sobie spróbować zbudować własny produkt na zlecenie, no ale to już są kapitały powyżej 1 000 000 zł, myślę, w mojej ocenie tyle, natomiast ciężko tutaj powiedzieć, ile trzeba mieć kasy, żeby zbudować coś na zlecenie. Kolejna rzecz, myślę, że dosyć ciekawa. Można sobie skorzystać z parasola podatkowego. Swojego czasu, jak się pojawiły podatki od funduszy inwestycyjnych, one zaczęły być dolegliwe, to fundusze doszły do wniosku, że można w ramach jednego funduszu zrobić kilka subfunduszy. I mamy fundusz akcji, fundusz obligacji, fundusz zrównoważony, fundusz jakiś tam jeszcze pieniężny i wtedy one się różnią udziałem akcji w portfelu, udziałem obligacji, instrumentów dłużnych, po prostu to nasze ryzyko jest zróżnicowane. Najprościej się to objawia tym, że po prostu w czasie wzrostów zarabiamy mniej, natomiast w czasie spadków też tracimy mniej, jeśli fundusz jest łagodniejszy. To są niewątpliwe zalety, że możemy sobie to nasze ryzyko, naszą ekspozycję na rynek akcji zróżnicować. W mojej ocenie fundusze inwestycyjne mają więcej wad niż zalet. Dlaczego? Przede wszystkim fundusz inwestycyjny odzwierciedla rynek akcji. Zakładamy czysto fundusz akcji. I pytanie jest takie, ile to kosztuje? Czyli dlaczego my mamy płacić komuś za to, że odzwierciedla nam rynek akcji? Oczywiście w polityce funduszu jest zapisane, że oni powinni, czy będą się starać pobić tak zwany benchmark, czyli punkt odniesienia, jakiś swój instrument odniesienia, często tym instrumentem jest WIG, często WIG20, one są tam czasami doważone czymś innym, czasami są to w czystej postaci. No i niestety
można powiedzieć, myślę, swobodnie, że większości zarządzającym nie udaje się pobić benchmarku. Czyli oni nie tylko nie osiągają wyników takich samych jak rynek, znaczy nawet nie tyle nie osiągają wyników lepszych niż rynek, ale również nie osiągają wyników takich samych. Po prostu większość funduszy zachowuje się gorzej niż benchmark. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ fundusze kosztują. Weźmiemy przykład ETF-a na WIG20, czyli fundusz, który pobiera bardzo niskie opłaty i zupełnie odzwierciedla indeks WIG20. Tutaj jest takie odzwierciedlenie naprawdę 1:1 i jeszcze dodatkowo wypłaca dywidendę. A co robi TFI? TFI pobiera opłatę za zarządzanie, czyli gdzieś ci specjaliści za dystrybucję jednostek, za doradztwo, za profesjonalne zarządzanie biorą opłatę. Opłaty są różne w zależności od funduszy. Fundusze obligacji oczywiście mają te opłaty niższe niż fundusze akcyjne, ponieważ analiza portfela akcji jest troszeczkę bardziej złożona. No ale te opłaty sięgają na przykład 4% rocznie. Dużo, mało, na pewno dużo. Przede wszystkim dużo ze względu na to, że ja sobie zrobiłem taką krótką symulację, co by było, gdybyśmy mieli taki fundusz pobierający 4% rocznie opłaty i byśmy trzymali jednostkę funduszu przez 20 lat. Czyli każdego roku byśmy mieli 96% tego, co mieliśmy rok wcześniej i tak rok po roku przez 20 lat, po 20 latach zostałoby nam 44% kapitału. Czyli gdyby indeks, instrument bazowy, czy też benchmark, bardziej można powiedzieć benchmark, czy nawet wartość jednostki liczona aktywami się nie zmieniła, sama opłata za zarządzanie zjada nam w ciągu 20 lat 56% kapitału. To nie jest mało i myślę, że za to naprawdę nie należy płacić. Kolejna rzecz, myślę, że tutaj takie zastrzeżenie. Fundusz akcji ma odzwierciedlać bądź pobić rynek akcji. Co to znaczy? To znaczy, że fundusz akcji jest w większości czasu zapakowany w akcje na full. Tam są czasami jakieś różne limity, natomiast fundusz w większości czasu ma pełen portfel zaangażowany w akcje. Z czym to się wiąże? No oczywiście z tym, że w czasie spadków nasze akcje tracą. I tutaj nie da się od tego umknąć, na pewno niektórzy z was to odczuli, po prostu jeśli są akcje w portfelu, akcje tracą, to tracimy i my. To jest bardzo prosta matematyka, myślę, że nie trzeba tutaj wielkiej filozofii, żeby to pojąć. Kolejna rzecz, fundusze obligacji, tak, czyli fundusze bezpieczne, my wiemy, że obligacje, no to gwarantowane przez Skarb Państwa i tak dalej. No ale co jeśli mamy fundusz obligacji korporacyjnych? Niedawno mieliśmy słynne bankructwa, fundusze obligacji naprawdę mocno oberwały, ponieważ mają w zależności od swojej polityki na przykład 5% portfela w danej spółce, w obligacjach danej spółki, po czym spółka upada, ogłasza niewypłacalność i spółka w upadłości praktycznie w ogóle nie liczy się do masy funduszu, po prostu o tyle spada wartość jednostki funduszu, no i pół roku całych zysków z funduszu obligacyjnego znikają. W mojej ocenie wady przewyższają zalety, dlatego też ja trzymam się giełdy, tam można zrobić to samo, przede wszystkim lepiej, po drugie taniej. Wspólne inwestowanie można też robić w kilku innych typach funduszy, ja omówię dwa z nich, jeden na pewno część inwestorów znany, czyli fundusz nieruchomości, drugi fundusz hedgingowy u nas jeszcze raczej nieznany, natomiast myślę, że może zrobić fajną karierę na naszym rynku. Fundusz nieruchomości, fundusz, który kupuje nieruchomości różne. Są to nieruchomości często użytkowe, innym razem jest to grunt w atrakcyjnej okolicy z nadzieją na to, że jego cena wzrośnie, innym razem są to mieszkania, różne naprawdę nieruchomości w zależności od polityki funduszu. Dla nas przede wszystkim jest to zaleta, jeśli chodzi o płynność, czyli kupujemy jednostkę funduszu, a nie całą nieruchomość. Nie możemy kupić nieruchomości za 10 tysięcy, no może można, tak, ale to będzie niewielka działka rekreacyjna gdzieś daleko na końcu Polski, natomiast za 10 tysięcy możemy kupić jednostki funduszu nieruchomości i wtedy partycypujemy we wzroście cen nieruchomości ogólnie, bądź danych typów cen nieruchomości, jeśli oczywiście takie wzrosty będą miały miejsce. Także na pewno rzecz warta zainteresowania z kilkoma zastrzeżeniami. Przede wszystkim mniejsza płynność. To są często fundusze zamknięte, czyli nie możemy w każdej chwili nabyć jednostek, umorzyć jednostek, bądź też przekazać ich komuś innemu, bądź zlecić do wykupu przez sam fundusz. Po prostu te jednostki
są troszeczkę mniej płynne. Kupujemy je raz na jakiś czas, kiedy jest subskrypcja. Zbyć je możemy też na raz na jakiś czas. Po prostu no są to aktywa wiążące się z taką koniecznością upłynnienia. Tak? Czyli jeśli fundusz sprzeda nieruchomość, wtedy też może wypłacić środki osobom, które w tę nieruchomość bądź nie tyle zainwestowały, co być może nawet chcą po prostu wycofać swoje środki tak bez powodu, bądź relokując gdzieś te aktywa gdzie indziej. Myślę, że naprawdę warta zainteresowania rzecz, o ile oczywiście mamy jakieś twarde podstawy do wierzenia, że jeden typ nieruchomości będzie rósł. Jeśli chodzi o opłaty od funduszu nieruchomości, ciężko jest mi tutaj powiedzieć, ponieważ fundusze mają zróżnicowane drabinki, jeśli chodzi o pobierane opłaty. Często są to opłaty stałe, innego procentowe od wartości aktywów czy od naszego kapitału, innym razem są to opłaty jakieś dodatkowe. Tutaj każdy fundusz może mieć swoje polityki, jeśli chodzi o te opłaty, więc naprawdę warto przeczytać jakieś tego typu zasady, czy cenniki, czy regulaminy. To jest po prostu nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o opłaty. Znacznie ciekawszy, przynajmniej z mojej perspektywy, jest fundusz hedgingowy. Co robi fundusz hedgingowy, co to jest? U nas jeszcze tych funduszy wiele nie ma. Jest to fundusz, który inwestuje zupełnie inaczej niż fundusz inwestycyjny, który znamy z naszych TFI. Przede wszystkim korzysta z dźwigni finansowej, korzysta z instrumentów finansowych, które normalnie nie są dostępne dla funduszy, czy na przykład opcji, korzysta z ruchów walut z jednym założeniem: maksymalizacji zysku. Fundusz ten różni się od funduszy akcji tym, że on teoretycznie powinien zarabiać w każdej sytuacji, czyli zarabia zarówno jeśli rynek rośnie, jak wtedy, kiedy rynek spada. To jest takie wzorcowe założenie. Nie zawsze udaje się je zrealizować, zwłaszcza jeśli chodzi o polski rynek. Niestety nasze doświadczenia z funduszami, które mają zarabiać niezależnie od koniunktury, są troszeczkę negatywne, ponieważ wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze. Natomiast gwałtowne wydarzenia na rynku potrafią naprawdę zawalić ceny jednostek funduszy i to było widać w przypadku kilku funduszy, nazw nie będę wymieniał. Także jest to ryzyko, ale jest też ten bonus w postaci dodatkowego zysku, jeśli faktycznie fundusz sprawuje się dobrze, czyli wtedy mamy szansę na 10% rocznie, 20% rocznie, 30% rocznie, niezależnie od tego, jak się zachowuje rynek, jaka jest koniunktura. Najlepsze fundusze hedgingowe tego typu w historii Stanów Zjednoczonych, takie fundusze zarządzane tam przez Sorosza i tak dalej, zarabiały 30% rocznie przez kilka lat. Jest to, myślę, naprawdę fantastyczny wynik, zwłaszcza jeśli on jest utrzymany w długim czasie i jest to warte zainteresowania. Jakie są bariery? Przede wszystkim ekskluzywność tego typu funduszy. To nie jest jednostka, którą możemy kupić sobie dowolnie, którą możemy kupić za 10 tysięcy złotych. Bardzo często trzeba zostać do takiego funduszu wprowadzonym i jesteśmy jako klient badani, żebyśmy byli przewidywalni dla funduszu i żebyśmy odpowiadali kapitałem, czyli żebyśmy mieli taki kapitał rzędu kilkudziesięciu tysięcy, to nawet myślę, żeby się nie udało. Natomiast kilkaset tysięcy, często miliony. Po prostu jest to wysoki próg wejścia, jeśli chodzi o taką inwestycję. Fundusz sobie w tym gwarantuje jakąś tam płynność, że może w dłuższym czasie poobracać naszymi środkami bez ryzyka, że jednego dnia wpłacimy, za tydzień wypłacimy. Po prostu zaangażowanie takich środków jest kosztowne i wymaga czasu i nie można nimi tak obracać na prawo i lewo, jak niektórzy inwestorzy indywidualnie potrafią. Druga rzecz, właśnie te problemy z wejściem. Są to fundusze troszeczkę mniejsze, chociaż niektóre również dysponujące dużymi aktywami. I wtedy po prostu te aktywa są inwestowane w oparciu o strategię często jednej osoby, czyli niezależnie od tego, czy fundusz jest aktualnie na opcjach, na akcjach, na walutach, jest tak, że może tym jedna osoba zarządzać i wtedy na tej osobie spoczywa cała odpowiedzialność i po prostu wierzymy w daną osobę, także ona sobie dużo lepiej poradzi. Fundusz hedgingowy też cechuje się tym, że miewa zupełnie inną strukturę opłat, czyli nie jest to stała opłata, nazwijmy to ryczałtowa, 4%, czy 3%, czy 2% wartości włożonych tam aktywów rocznie, tylko jest to opłata na przykład 1% rocznie plus 30% wypracowanych przez fundusz zysku, czyli fundusz zarabia na tym, że zarabia. Tak? Jeśli faktycznie idzie w górę, to on po prostu część zysku nam zabiera. Wtedy też fundusz ma taką
gwarancję dla siebie, że po prostu za dobre sprawowanie dostanie część naszych zysków wypracowanych naszym kapitałem. Ale tutaj jest też dobra strona, ponieważ jako inwestorzy, przynajmniej w niektórych amerykańskich funduszach, mamy możliwość zagwarantowania sobie, że fundusz pokryje też część strat. Czyli rzecz na przykład w przypadku funduszu akcji nieprawdopodobna, natomiast tutaj zarządzający mówi, że ja jestem na tyle pewny siebie, na tyle gram długo na rynku, że wiem, że sobie poradzę. Dzięki temu ja biorę 30% zysku, ale poniżej tam pewnego poziomu pokrywam część strat bądź wszystkie straty. To jest, myślę, naprawdę interesująca oferta. Tak jak wspomniałem, u nas tych funduszy jeszcze nie ma, jeszcze ich nie widać, ale być może zaczną się pojawiać, no i wtedy warto naprawdę się im przyglądać. No niestety jest to oferta dla inwestorów posiadających trochę większe portfele. Do tej pory mówiłem o funduszach dużych, o funduszach dla dużych inwestorów, zwłaszcza o funduszach budowanych przez konkretne instytucje finansowe. W tej chwili powiem o czymś mniejszym, o czymś dla inwestora takiego jak ja, który ma tych tysięcy 5, 10, 20 i chciałby sobie coś z tymi pieniędzmi zrobić, wspólnie z innymi oczywiście, ponieważ tak jak mówię, w kupie siła, myślę, że ta wartość dodana z inwestowania razem z innymi jest naprawdę spora, można próbować swoich sił i można osiągać fajne rezultaty. Pierwszą formą, o dziwo stwarzaną przez ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, jest tak zwany klub inwestora. I myślę, że założenie było bardzo podobne do tego, o czym chciałbym w ogóle dziś powiedzieć. Tak? Czyli jest kilku inwestorów, którzy chcą się razem zorganizować, chcą razem sobie połączyć kapitały i inwestować. Jakie są wymogi? Przede wszystkim klub inwestora musi liczyć od 3 do 20 osób, czyli nie mniej niż 3, nie więcej niż 20. To jest takie wąskie grono, w którym mniej więcej można podejmować decyzje, natomiast no wiemy, że gdzie 3 Polaków tam 4 zdania, natomiast my jesteśmy tutaj w nadziei, że uda się sprawnie obracać tymi środkami, podejmować w miarę spójne decyzje inwestycyjne. Kolejna rzecz, ograniczenie kapitałowe, czyli można środki wpłacać, natomiast suma środków wpłacanych przez jednego inwestora nie może przekroczyć 20 tysięcy rocznie. Czyli jest to również zaplanowane na mniejszych inwestorów, inwestorów, którzy chcą próbować swoich sił właśnie wspólnie z innymi inwestorami indywidualnymi, a nie dla inwestorów, którzy chcą zawojować rynek kapitałem rzędu miliona złotych. Po prostu nie taka jest koncepcja. Celem takiego klubu inwestora jest zdobywanie doświadczenia i wymiana wiedzy. Myślę, dwie bardzo fajne rzeczy. I pytanie, skoro już wiemy, tak, mamy możliwości, chcemy to zrobić. Pytanie, jak to zrobić? Co do zasady zastosowania mają przepisy dotyczące spółek. Czyli można by było założyć, że zakładamy po prostu spółkę w formie klubu inwestora, która inwestuje środki. No i pojawia się problem, tak? Czyli czy chcemy faktycznie zakładać spółkę tylko po to, żeby razem inwestować. Z podatkowego punktu widzenia jest to wątpliwe, to znaczy mielibyśmy jeden rachunek maklerski, z którego byśmy prowadzili nasze operacje, natomiast trzeba by było po prostu stworzyć całą biurokrację, rozliczać się wspólnie jako spółka. Byłoby z tym kilka komplikacji. Ogólnie inwestowanie wspólne zawsze może przyjąć formę spółki, niekoniecznie klubu inwestora. Czyli zakładam sobie spółkę z o.o., wpłacamy kapitał i tym kapitałem obracamy. Wtedy też, jeśli jakieś zyski wypracujemy, to dobrze, jeśli nie, to jest ta ograniczona odpowiedzialność. Może to być ciekawe w przypadku różnego typu zobowiązań, no ale to już jest nieco podrzędny wątek. Także klub inwestora. Wydawałoby się rzecz pomyślana o inwestorach indywidualnych, dla inwestorów indywidualnych, ale z drugiej strony stawiająca jednak pewne bariery, tak? Czyli jak to opodatkować, jak to rozliczyć, jak dzielić zyski. Oczywiście są stosowne przepisy dotyczące spółek, natomiast nie każdy inwestor indywidualny chce być przedsiębiorcą w formie spółki. To jest, myślę, dosyć duży aspekt zniechęcający inwestorów do zakładania tych klubów inwestora. Ja, mimo że na rynku funkcjonuję kilka lat, o klubie inwestora dowiedziałem się zupełnie przypadkiem, właśnie kiedyś zastanawiając się na zasadzie weźmy się i zróbmy coś i okazuje się, że jest taka forma, ale praktycznie martwa. Nie znam w Polsce żadnego klubu inwestora prężnie działającego, żeby im się to udawało, żeby im się to opłacało, ponieważ tak jak mówię, no, założyć sobie spółkę może każdy, niekoniecznie inwestor indywidualny chce od razu działać w formie spółki. Ta biurokracja to byłby taki prosty przerost formy nad treścią. Warto się zastanowić nad zastosowaniem takiego klubu inwestora, natomiast bez
można powiedzieć, formalnej otoczki klubu inwestora, czyli jak inwestować w kilka osób razem bez całego tego otoczenia. No i tutaj oczywiście pojawiają się problemy, jak to zrobić technicznie, tak? Czyli jak założyć jeden rachunek, z którego będziemy inwestowali wszystkie wspólne środki i wtedy, no oczywiście przekazując środki na rachunek, to zakładając, byłby to rachunek jednego z członków takiego nieformalnego klubu inwestora, no pozostali muszą się jakoś zabezpieczyć, tak? Czyli wpłacamy komuś 20 tysięcy, nie mając praktycznie żadnej gwarancji na to, że te środki dostaniemy z powrotem, to jest w zasadzie ustna umowa. Oczywiście można próbować różnego typu formalne umowy zawierać, czyli konstruujemy umowę, często można się jakoś zabezpieczyć na majątku osoby, która otrzymuje nasze środki, natomiast myślę, że konstrukcję prawną i ten nadmiar cały biurokracji może skutecznie zniechęcać inwestorów właśnie przed takim wspólnym inwestowaniem. Samą ideą wspólnego inwestowania jest właśnie poszerzanie wiedzy. I tutaj można to robić w internecie, tak? Czyli dostęp do wiedzy mamy w internecie, możemy z ludźmi dyskutować, możemy wymieniać się opiniami, oczywiście możemy się też na żywo z nimi spotykać. Pytanie więc, po co się integrować. No tutaj alternatywą jest oczywiście takim rozwiązaniem włączenie kapitału, czyli po prostu jesteśmy razem więksi. Myślę, że sam klub inwestora jako taka forma instytucjonalna właśnie stoi okrakiem, czyli umożliwia łączenie środków finansowych na wspólne inwestowanie, natomiast zaprzecza tej idei takiego spontanicznego inwestowania, spontanicznej wymiany myśli. Niestety nie udało mi się znaleźć jakiegoś takiego ciekawego rozwiązania, jak można ten problem obejść, czyli jak można połączyć nasze środki w taki sposób, żeby inwestować, ale bez zbytniego przerostu formy nad treścią. Tutaj niestety chyba jesteśmy skazani cały czas na inwestowanie samodzielne, jeśli chcemy coś zrobić, mając jasną, czytelną tutaj odpowiedzialność poszczególnych osób za poszczególne zobowiązania zawierane w imieniu takiego klubu inwestora czy spółki, no to niestety trzeba zawierać po prostu umowę spółki. No niestety, rzeczywistość jest smutna, zawsze alternatywą są te fundusze inwestycyjne bądź inwestowanie samodzielne, póki co ustawodawca trzeciej drogi nam w miarę elastycznej i przydatnej nie ustanowił. Omówiliśmy kilka typów inwestowania wspólnie z innymi. Niestety nie ma idealnie elastycznego podejścia, które można by było zastosować, żeby inwestować razem z kilkoma znajomymi. Albo musi to być oparte na zaufaniu, czyli przekazujemy komuś środki i on tymi środkami obraca, to znaczy on składa zlecenia we własnym imieniu, on rozlicza się z własnych podatków, odlicza sobie straty, płaci za zarobione pieniądze, oczywiście jest podatek Belki. Ewentualnie możemy właśnie korzystać z form instytucjonalnych, czy to założonej spółki, czy też dużego funduszu oferowanego już powszechnie, tak? Czyli nie szytego na miarę, ale oferowanego powszechnie. Jeśli chcemy korzystać z produktu szytego na miarę, no niestety potrzebujemy znowuż dużego portfela, czyli wtedy składa się trzech inwestorów, każdy mający 500 tysięcy i wtedy półtora milionowy portfel już można jakoś tam zbudować w taki sposób, żeby się to opłacało instytucji finansowej, która będzie tym portfelem zarządzała. Niestety nie ma środków pośrednich, ja bardzo żałuję. Prawdopodobnie jesteśmy skazani na to, żeby być inwestorami indywidualnymi. Patrzę na rynek, póki co Stany Zjednoczone mniej więcej bronią się przed spadkami, ale już rynki zawędrowały w mojej ocenie na tyle wysoko, że ja będę prawdopodobnie od jutra szukał okazji do zajmowania krótkich pozycji na instrumentach pochodnych po to, żeby wykorzystać ewentualne spadki, które mam nadzieję się w najbliższych dniach pojawią. Na dziś żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że będziecie sobie spokojnie inwestowali, nie będziecie przeżywali wielkich stresów z powodu spadków. No inwestowanie ma to do siebie, że czasami jest dobrze, czasami jest źle. Póki co posiadacze akcji od 2 tygodni mają dobrze. Zobaczymy, czy będzie gorzej. Czas pokaże. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. W miarę elastycznej i przydatnej nie ustanowił.